Bardzo się cieszę, że bierzecie udział w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy, z którą łączę duże nadzieje, bo młodzi wybiorą takich młodych, którzy zechcą się angażować w życie nie tylko szkoły, ale również w życie gminy. Pierwszy raz odbywa się coś takiego na terenie naszej szkoły, w naszej gminie. Wielka potrzeba tego, by zaktywizować młodzież. I to jest bardzo cenna inicjatywa i bardzo, bardzo trafny pomysł, więc bardzo się cieszę z tego, że dzisiaj odbywają się właśnie pierwsze wybory. Witam gorąco wszystkich zebranych. Witam przede wszystkim Was młodzieży, czyli nowo wybranych radnych Młodzieżowej Rady Gminy Zbuczyn. Proszę wójta gminy Zbuczyn, pana Huberta Pasiaka, o wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Młodzieżowej Rady Gminy Zbuczyn pierwszej kadencji. Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Gminy Zbuczyn wykonywać godnie, rzetelnie i uczciwie. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wygląda, że młodzi ludzie są traktowani jak dorośli i powoli do tego właśnie świata dorosłych jesteśmy przygotowywani. Cała nasza Młodzieżowa Rada będzie próbowała zmienić w naszej gminie różne rzeczy, pomóc innym. Macie narzędzie w ręku, które ma mało które ciało doradcze. Pamiętajmy o tym, że młodzież ma trochę inne spojrzenie niż my dorośli i ma wiele ciekawych pomysłów i bardzo dużo do powiedzenia. Odczuwamy, że dzisiaj jest święto demokracji. Liczę na to, że młodzież wesprze nas swoimi pomysłami, swoją wizją rozwoju gminy. Wolontariat kompetencji, właśnie współpraca różnych grup wiekowych, to jest to, o co chodzi w takim bieżącym współżyciu danej społeczności na lokalnym poziomie. Na pewno młodzież będzie bardziej słuchana, będziemy mieli swój głos i będziemy mogli wprowadzić zmiany, które według nas będą właśnie dobre.